Zgromadziliśmy się tutaj, aby uhonorować małymi datkami tutaj obywateli, którzy wyróżniają się spośród innych swoją kreatywnością, swoim poświęceniem. Czasami też, ale za to nagród nie rozdajemy. Szkoda. Tutaj pan szewczyk Datewka przygotował na pewno bardzo ciekawe upominki dla tych wyróżnionych obywateli. Tutaj dla pozostałych będzie to świadectwo i taka, że tak powiem, motywacja może do czynienia większego wysiłku w samodoskonaleniu się. O, dzień dobry. Tak. Co to było? Tak, no tutaj głównym motywem, główną nagrodą będzie nagroda za zdobycie wszystkich krzyży pokutnych. Może zdobycie to złe słowo, odnalezienie, tak, to będzie dobre słowo, odnalezienie wszystkich krzyży pokutnych. Tutaj pan Browarow, tak? Dobrze mówię? Pan Browarow. Tak. Tak, jako jedyny zdołał tutaj osiągnąć ten cel, za co gratuluję tutaj serdecznie. Ja jako zarządca, jako naczelnik, jako Dratewka, pan kwatermistrz i naprawdę wielki wyczyn, bardzo się to ceni. Jeszcze raz wszyscy brawa dla pana Browarowa. Dzięki. Tak, oddaję tutaj głos panu Dratewce. Pod którym mięśniem było te klaskanie? Interakcje. Panie Browaro. Czterogłowy. Pod interakcję. I wszyscy naraz. Uwaga. Z przyjemnością. 3, 4. Chciałbym panu wręczyć taki skromny podarunek o ten klawę w postaci tej skrzyni. Pan znajdzie w środku unikatową broń M4A1 z unikatowymi nakładkami zielonymi. Każdy może sobie zobaczyć. Każdy widzi, niech pan się chwali każdemu, że naprawdę branie udziału w eventach, które są organizowane, ma swoje profity. Dodatkowo jest cały zestaw naprawczy, wszystkiego, cokolwiek chciałby pan sobie naprawić, wszystko jest w tej środku. Jest też waluta w wysokości 250. Ma pan osełkę, jakby kiedykolwiek się panu brzytwa przy oszczeniu ustąpiła. I gratulujemy panu bardzo serdecznie za wkład w nasz event, który zorganizowaliśmy. Brawo. Dzięki. Brawo, szczerze brawa, panie Browaro. O kurde, pełna. Móc panu to zanieść? Sam kurek. Tą broń pomogę panu zanieść. Dam radę. Ja mam dla pana jeszcze taki mój upominek. Bimber własnego tłoczenia. To panu naleję. Nie za młody jesteś na bimber. O, pan Browaro, Prohibicję dzisiaj wprowadzili. Chce ktoś spróbować pierwszy? Ja może nie wiem. Dobry. Panie Browna, pan nie czytał ogłoszenia o prohibicji? A co do karczmy, proszę. Ja nic nie widzę. Ja widzę ścianę. Chciałbym też zgłosić szanownej milicji, że pod na terenie całej enklawy widzę marihuanę porozrzucaną. Ty kto mi ukradł butelkę? I przy pomniku jest pokaźna ilość i nawet u mnie w przybytku jest pokaźna ilość marihuany. Leży po prostu na podłodze. Ale pan się chce wymydlić, czy nie wiem? Panie Dratewka. Nie. Ja to przed chwilą zobaczyłem. Ja nie jestem w ogóle zainteresowany. Tak, ktoś zostawił, ktoś podłoży, nie wiem, niech ktoś się jakieś służby porządkowe zajmą tym, bo to tak nie może być. Jeszcze nie chcemy roześpać całej... Potrzebujemy psa na niuchanie. Niech wyniucha, kto to zrobił. Ja nie będę pokazywał palcem, bo go tutaj nie ma, ale tak myślałbym, że to panta w takim zielonym ubraniu, takim maskującym.
Dobrze. No to normalne. Jak pan znajdzie tak jeszcze... jedną pan jego skrzynki, to będzie pełno. Więc tutaj jeszcze tak podsumowując, reszta obywateli, przy następnej możliwej okazji, jak będzie jakieś wydarzenie organizowane przez enklawę, naprawdę zachęcamy tutaj jako Urząd Miasta do brania udziału w takich wydarzeniach. Na pewno to popłaci. Pan Browarow święcie się tego przekonał, więc gratulujemy raz jeszcze i dziękujemy. Skrzynka do zwrotu, tak? Nie, skrzynka pana. Skrzynka pana. Okay. Może się dzieje. Przez jakiś czas trzymać u siebie. U siebie. Wypuśćcie pana Browarowa, bo on się nie może doczekać już, aż sobie ustawi gdzieś tam w mieszkanku. Ręce mnie bolą. Dobrze, ja kończę służbę na dzisiaj. Ta skrzynka do zwrotu, bo za dużo nie można mieć, karę dostaniesz. Miłego dnia. Panie zarządco. Panara. Pan jest. Dobra. Poproszę tutaj. Zutylizowałem. O pozostanie ze mną. Milicji. Ta milicja i wachników na ratusz. Myśliwi. Myśliwi, wojsko, milicja, reszta... No, możecie się rozejrzeć gdzieś tam do swoich zadań. Słuchajcie, w dzisiejszym dniu przeprowadzimy kolejne szkolenie z takiego samego cyklu, jak było wczoraj. Także te służby, które zostały tutaj wywołane. A pan Brown... tak, pan no może być, bo on też jest tutaj pod myśliwych trochę. Nie, tutaj pan Brown pozorantem może być. Witaj, obywatelu. Gdzie idziesz?